Jest i on. Siemanko. Cześć. Nasz marecki koń. Cześć. Powiedz, gdzie dzisiaj przyjechaliśmy? Dzisiaj jest Wiązowna, Puchar Mazowsza, drugie wydanie 2023 i Marek ma w planach debiut, ale coś tam w niebo patrzy, że jak będzie padać, to on nie wie, czy pojedzie. Oczywiście, że pojedzie. Chyba pada. Cały czas. Nie, no generalnie chodzi o to, że jak będzie słaba pogoda, to raczej nie pojadę. Ale jak będzie tak jak teraz, to spróbuję swoich sił. Cześć! Tak jako... 290, Rafał Zimnicki. 238, Michał Klatka. 326, Arkadiusz Juszyński. 70, Jakub Jedynak. Są też najlepsi kibice na trasie. Cześć, cześć Michał. Ja też. Dawaj. Jedziemy, jedziemy. Ogień. Hop, 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 hop. Jedziemy, panowie. Jedziemy, jedziemy. Hop, 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 hop. Ogień. Jedziemy, jedziemy. Hopa. Dawaj, 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 dawaj. Uważaj na kamieniu teraz. Mocno, 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 panowie, uważajcie. Uwaga, z tyłu jadą, jadą, jadą. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Hop, 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 hop. Wjeżdżasz to, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Szeroko. Wjechane. Super. Super. Mocno, 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 jedziemy. Hop, 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 hop. Dobrze, poszło. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Hop, 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 hop. Dawaj, dawaj, jedziesz. Co byś potrzebował? Coś potrzebujesz? O. Dawaj, dawaj, Miśko. Hop, 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 hop. Dobrze, dobrze, dobrze. Lecisz, 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 Dojko. Hop, hop. Zauważyłem go w ostatniej chwili. Ja w heble, tropera nie opuściłem. Ja zamiast się do tyłu odsunąć, się podniosłem tylko do góry, bo przejść ode mnie mi przeszkadzało.
Ja cię kręcę, jak wysunąłem rower, a już było za późno. I jak mnie pochyliło do przodu, mówię, o kurna, śmierć w oczach, nie? Ja mówię, dobra, Sienicki, teraz albo nigdy, nie? I tak, wiesz, przysiadłem w tym przednim kole, bum, opanowałem. No, a później fajne te siodła, bo generalnie, wiesz, na tych siodłach, jak opuścisz dropper i przytrzymasz jakby miękkości na biodrach, to tylko podnosisz ten rower i wiesz, łup, ale to fajnie idzie. Super, zadowolony jestem. No, było kilka błędów technicznych, ale ogólnie jestem zadowolony bardzo, bo jechałem szybko, dobrze podjeżdżałem, trzymałem koło, walczyłem, ścigałem się. No dzisiaj to było creme de la creme ścigania, mimo że daleko oczywiście za czołówką, ale w mojej kategorii tej umiejętnościowej to naprawdę. No i dzisiaj pokonałem Pawła Obulsk-Szprychy, z którym przegrałem tydzień temu. I jeszcze takiego kolegę, który nie pamiętam skąd jest, ale też dobrze się ścigał. Mijaliśmy się wielokrotnie, także dzisiaj to było takie dobre ściganie, takie mimo, że na XC nie ma gdzie wyprzedzać, to każdy wiedział, że są 2-3 miejsca na kółku, na których można zaatakować. Tam albo nigdy, nie? To i na finiszu, na tym ostatnim podjeździe, wszystko było już poukładane, a ja mówię, albo teraz, albo nigdy. I ta mądrzejsza półkula mówi, nie dasz rady, a ta szalona mówi, przestań, bo będziesz żałował do końca tygodnia. I dzida, i po prostu wyprzedziłem go, ostatni winkiel w korby i o pół szprychy, o pół koła normalnie wygrałem. Mega, mega zadowolony jest. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za twoje kibicowanie. Twoje kibicowanie tak dużo mi daje, że nawet nie masz pojęcia. Niesamowicie. Chyba za 2 razy to bym nie stanął w korby, żebyś nie ty. Nagrało się. Pójdzie w internety. Okej.